Zadano mi dzisiaj pytanie, dlaczego maluję? Mi się wydaje, że ponieważ jestem tym pokoleniem, które pracowało, kiedy skończyłem studia architektoniczne na Politechnice w Gdańsku, wydawało mi się, że jeżeli chodzi o projektowanie, to będzie można projektować architekturę marzeń, ale rzeczywistość ma swoje prawa. Brakowało rzemiosła, brakowało materiałów, jak również jeżeli chodzi o ekonomię, to ona była wyrazem po prostu poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa, w jakim żyliśmy. Dlatego też jak gdyby szukanie własnego świata, tego, gdzie mogłem projektować tą architekturę, która nigdy nie była wyrażalna, niemożliwa do realizacji, ale te tęsknoty, te marzenia, które w nas się gdzieś tam w środku pokładały, to one wymagały urzeczywistnienia tego. I najważniejszą rzeczą, która była dla mnie jako architekta, harmonia architektury i człowieka. Dlatego też pierwszą wystawę, jaką miałem w 1982 roku w Chojnicach, to były drzewa i domy. Drzewa i domy, dlatego że dom jest dla mnie symbolem w ogóle architektury. Przepraszam, drzewo jest dla mnie symbolem architektury, właśnie tej architektury, która przemawia do nas wszystkimi sztukami. Bo drzewo jest i architekturą, jest rzeźbą, malarstwem, jest muzyką, jest ciszą, jest jednocześnie żywym, rozwijającym się organizmem, bardzo pięknym, takim, który w nas uzmysławia tęsknotę, a jednocześnie daje radość życia poprzez swoją naturalność, poprzez to, że ono podlega porom roku, tak jak ludzie, jak drzewa, jak wszystko, co nas otacza i z czego jesteśmy. Stąd też właśnie drzewa były właśnie moim takim tematem, którym wyrażałem właśnie swoje te tęsknoty do tworzenia tej architektury zgodnej z krajobrazem. Drzewa skomponowane łącznie z architekturą, ale też drzewa, które wyrażały piękno swoje na polach, wśród lasów, nad jeziorami. Czyli ten kult po prostu przyrody, on był właśnie przez nie opowiadany. Dla nas, dla ludzi, żebyśmy w jakiś sposób korzystali z tej mądrości, jaką one z sobą niosą. Oczywiście pewne formy, jakie dzisiaj istnieją w architekturze, jeżeli spojrzymy na architekturę wielu wieków, szczególnie dla mnie najbliższa jest architektura gotycka, średniowieczna, katedry gotyckie, to jest architektura, która działa nie tylko na zmysły, ale jednocześnie powoduje po prostu zanurzenie się w głębie, w tajemniczość, po prostu w duchowość tej architektury. Jeżeli chodzi o malarstwo, tutaj barwa jest czymś fascynującym, ale też można pewne kształty wyrazić w sposób bardziej dosadny poprzez rysunek. Dlatego też pokazałem Państwu tutaj trzy prace właśnie rysunkowe. To są rysunkiem właśnie tuszem wykonywane. I muszę powiedzieć, że ich wykonywanie czasami rozłożone jest na lata, bo niektóre prace zapoczątkowane 15 lat temu, okazuje się, że nagle one wymagają dopowiedzenia, bo ten upływ czasu spowodował to, że jesteśmy w stanie i koniecznie chcemy, żeby dopowiedzieć to, skorygować czy powiększyć te wątki, które chciałyby być dopowiedziane, bo one są bogatsze o naszą wrażliwość, o nasze marzenia, o to wszystko, czym rodzi sztuka. Architektura jest sztuką. Architektura jest sztuką wielu dziedzin. Tak jak powiedziałem, tak jak drzewo. Architektura, kiedy jest piękna właśnie, zastanawiam się, kiedy architektura jest piękna. Architektura piękna jest wtedy, kiedy malarz, kiedy poeta, kiedy muzyk zbliża się do obiektu i wtedy on ma ochotę ją wyrazić, bo on ją przeżywa, bo widzi jako coś pięknego.
Natomiast jeżeli chodzi o architekturę, tę, która nas niestety w jakiś sposób otacza w swojej masie, to nie jest architektura, którą ludzie parający się sztuką pragnęliby utrwalić. Dlatego też malarstwo, mimo wszystko, ono stało się obok architektury tą krainą po prostu tego, tej mojej małej ojczyzny, bo małą ojczyznę można mieć w własnym sercu. Tam jest moja ojczyzna, gdzie jest moje serce. I tutaj właśnie rysując, ja odbudowuję sobie te światy, które były, a jednocześnie one są zapisem współczesności moich przemyśleń, a jednocześnie wybiegają w przyszłość. Nieodgadnioną, nieoczekiwaną, niespodzianą. Ale i te właśnie kształty, one promieniują właśnie tą swoją duchowością, tą swoją jednocześnie zmysłowością, bo człowiek to jest duchowość jego i zmysły. I to, co jest piękne i z zewnątrz, i w środku. I dlatego też ta architektura jest mi bliska. I malarstwo, które chciałem pokazać, ono zawiera fragmenty tych myśli, o których opowiadam, ale chciałbym je dopełnić jednocześnie słowem poetyckim, dlatego że słowo poetyckie, ono niesie z sobą wątki nie tylko widzialne dla oczu, ale te wątki, które są możliwe do ukazania naszego wnętrza, naszego związku właśnie z tym, co z tym światem, który nas fascynuje, urzeka i o którym marzymy i o którym chcielibyśmy, żeby on powstał w taki sposób, jakbyśmy chcieli tego oczekiwać. Poezja jednocześnie nas wnosi w te światy, które tracimy niepowrotnie, ale zawiera jednocześnie przekaz tych wartości, które zanikają, do których się powinno wracać jak do źródła. Dlatego, że dzisiaj żyjemy w czasach bardzo tragicznych, w matriksie pomylenia pojęć, kiedy słowa tracą swoją wartość, natomiast poezja, zadaniem poezji jest wracać po prostu do źródła. Musimy odbudowywać te znaczenia, w jakich one były pierwotnie wypowiedziane. Bo bez tego będziemy w zgiełku żyli. Bo wszystko, co jest najważniejsze, zaczęło się od słowa i musimy odbudować wagę, piękno słowa, jego znaczenie. Język polski, mowa polska ma ogromne możliwości wyrażania naszych nastrojów, naszej duchowości, naszych zmysłów w sposób absolutnie niesamowity. Ja nie widzę tego w innych po prostu językach, dlatego że poezja może nieść sobą nie tylko wartości, załóżmy, wizualne, zewnętrzne, inne, ale te, które są niewidoczne dla oczu, niesłyszalne dla uszu. Ona wniesie swoją tajemniczość tam, gdzie chciałoby się rozbudzić ciekawość świata, a jednocześnie daje odpowiedź na to, czego nie możemy dotknąć, co jest niemożliwe do sprecyzowania. Dziękuję.